jakby tak została nazwana jej decyzja o wpuszczeniu bez rejestracji na Węgrzech uchodźców, którzy już byli w Europie, tak, aby odciążyć ten kraj. Warto powiedzieć, że 2 tygodnie później Niemcy zamknęły granice. W związku z tym to nie jest tak, że Angela Merkel wpuszcza każdego. Natomiast wydaje mi się, że determinacja do odważniejszej polityki migracyjnej na pewno będzie. No i tu w takim razie niestety musimy postawić kropkę. Dr Jolanta Szymańska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pani Marta Makowska, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, i dr Maciej Szymański, Uniwersytet Katolicki w Budapeszcie. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. A rozmawiał Krzysztof Grzybowski. 3:56. Przeniesiemy się teraz do Przemyśla, gdzie na elewacjach kamienic i na murach pojawiły się płaskie instalacje zbudowane z ceramicznej mozaiki. Przedstawiają. Autorkami są plastyczki Martyna Katyńska i Katarzyna Grabka. Jaki był ich cel? Dowiadywał się Marek Cynkar. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W ścianie zachowały się skrzydła, jak się domyślam, anioła. Gdzie anioł? Anioł odleciał, można tak powiedzieć. Katarzyna Grabka, artysta, plastyk. To tylko skrzydła, nie cały anioł, blisko katedry, anielskie skrzydła. Wykonane z ceramiki, mozaika ceramiczna, przyklejona do płyty. To jest model przenośny, to jest tylko fragment całości, który później będzie ściągnięty na początku października. Wszystkie elementy będą ściągnięte, powieszone w jednym miejscu jako całość, jako jeden obraz. A ile elementów powstało? Ponad 24. Zostały rozmieszczone na różnych obiektach w Przemyślu? Tak, ponieważ każdy element dotyczy jakiejś historii wybranej, która się zdarzyła w Przemyślu. Skąd pomysł takiej dekoracji miasta? Marta Katyńska, rzemieślnik. Kiedy zastanawiałyśmy się nad możliwością uzyskania stypendium twórczego, myślałyśmy o tym, żeby zrobić dla miasta mozaikę. Jest to element bardzo dekoracyjny, kolorowy, pięknie komponujący się z architekturą również naszego miasta, z dawną architekturą zabytkową. I chciałyśmy, żeby ta mozaika, oprócz tego, że jest czymś pięknym, tak? Żeby przynosiła jakiś taki głębszy sens i zmuszała troszeczkę do myślenia. Zasadniczą ideą chyba, która nam towarzyszyła, było pokazanie takiej wielokulturowości, przywołanie różnych osób, ale też można powiedzieć narodowości, które przewijały się przez nasze miasto, przewędrowywały przez nasze miasto przez wieki praktycznie. To jest wypalane, prawda? Tak, to jest ceramika. Ceramika bardzo ładna. No właśnie, nie będzie tak zwyczajnie, bo nie może być zwyczajnie, bo życie nie może być zwyczajne. Dlatego trzeba zmieniać obraz miasta, żeby nie był zwyczajny, po prostu taki szary. Widzę ciekawe kształty człowieka, myślę, że zdecydowanie bardziej kobiety. Pobudza to zmysły, pobudza to wyobraźnię, wywołuje uśmiech na twarzy, czyli jest dobrze. Przynajmniej jest jakieś urozmaicenie, nie takie porozdzierane wszystko. A tu jest, pierwszy raz to widzę. Troszkę miasto będzie udekorowane, ślicznie. Zaskoczyły mnie te gdzieniegdzie elementy i wcale mi to nie przeszkadza, żeby takie miejsca były. Ile czasu poświęciłyście panie na wykonanie jednego elementu? Trudno powiedzieć, tak, bo to tak od pomysłu, projekt musiał być zrobiony całościowo. Właściwie całość to robiliśmy przez rok. Trudność polega na tym, że to nie tylko każdy fragment coś tam opowiada, ale musimy to do siebie tak spasować, żeby później zrobić z tego cały obraz. To będzie też bardzo ciekawe. My tego nie zrobiliśmy w ogóle, że mamy tylko projekt na rysunku, więc dla nas zobaczenie tego w całości też będzie pewnym elementem zaskoczenia. Wszystkie te elementy składają się jak puzzle w jeden obraz, w jedną całość. Fragmenty, które przygotowałyśmy, tak jakby od początku tego projektu, miały funkcjonować czasowo. Mamy tutaj czasowe zgody na instalację. Przygotowałyśmy to na płytach, które też tak jakby umożliwiały tą czasowość. Chcemy pokazać, jak to wygląda w całości, cały ten obraz. Jak wygląda? Bo nie widzę na razie. Kolorowo. Gdzie będzie na stałe zainstalowany? W podcieniach przemyskich w porcie, czyli w galerii i punkcie informacji turystycznej. Przechodząc akurat tędy, zobaczyłam jeszcze drugi na wieży element. Jeszcze trzeci tam koło schodów, obok katedry. Takie skrzydła duże. I uważam, że to jest bardzo piękne. Powinno być tego znacznie więcej. Pochwały zawsze dobrze wpływają na człowieka, nieważne czy to artysta, czy nie. Także na pewno bardzo pozytywnie odbieramy to i to skłania do naszego działania, naprawdę. Im więcej pochwał, tym lepiej. Są pomysły na dalsze działanie? Tak, już bierzemy udział w następnym projekcie, który się nazywa Oswoić Lisa. Będzie kolejna mozaika, ale już jako warsztaty dla dzieci będą też przy tym. Także już to trwa. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Minęła czwarta. Przed mikrofonem Robert Kawka. Manifestacje, nieobecność w pracy, na uczelniach, w szkołach, zamknięte niektóre biura, urzędy, kawiarnie i sklepy. W poniedziałek odbywał się czarny protest, którego symbolem stał się czarny strój.
miał być wyrazem sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów dotyczących aborcji. Obywatelski projekt ustawy przewidującej m.in. całkowity zakaz aborcji i kary dla kobiet, które się jej poddały, został skierowany do prac w komisji podczas poprzedniego posiedzenia Sejmu. Jednocześnie posłowie odrzucili w pierwszym czytaniu projekt liberalizujący obowiązujące przepisy. W Krakowie czarny protest odbył się wieczorem na rynku głównym. Przyszłyśmy z dziećmi, tak naprawdę, które będą dotyczyć tej ustawy. Chcę, żeby moje dziecko miało wybór. Chodzi o prawo wyboru, niekoniecznie tutaj o ten cały spór o aborcji, ale o prawo wyboru i decydowania o sobie, a nie o to, żeby ktoś nami władał. Życie nie jest czarno-białe, nigdy nie wiadomo, co nam się przydarzy. I no, ja bym chciała mieć opcję po prostu wybrania tego, co jest dla mnie najlepsze. A my chcemy pokazać solidarność z kobietami też, że jesteśmy po ich stronie i je wspieramy. W odpowiedzi w ramach krakowskiego strajku kobiet organizowane były akcje krwiodawstwa czy warsztaty z haftu. Ulicami Elbląga w czarnym marszu przeszło ponad 1000 osób. Jak to decydować o sobie, a nie żeby ktoś o mnie decydował po prostu? Jestem za tym, żeby zachować to, co jest. Nikt nikomu nie każe usuwać ciągle. Ja mam dwie wspaniałe córki i nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek, ja czy ktokolwiek inny, decydował im, co mają robić w życiu. No bo uważamy, że to, co robi rząd, jest złe po prostu i powinniśmy mieć prawo wyboru. To, co się teraz dzieje, to pomsta do nieba woła. Walczymy o swoje prawa tak naprawdę. W odpowiedzi na czarny protest zorganizowano kolorowe protesty. Sylwia Zborowska z Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny podkreśla, że ma to być sprzeciw wobec uzurpowania sobie przez grupę kobiet prawa do reprezentowania Polek. Z pań występujących pod szyldem czarnego protestu nie jest głosem wszystkich kobiet. Małgorzata Owczarska, prezes Konfederacji Kobiet RP, zachęca, by opowiedzieć się za życiem. Zachęcamy do tego, żeby wypowiadać się w tym tonie. Kobiety są za życiem, kobiety szanują życie ludzkie od poczęcia. Równolegle w całym kraju odprawiane były msze i odbyły się modlitwy w intencji osób decydujących w Polsce o prawnej ochronie życia ludzkiego. Separatyści zrywają proces pokojowy w Donbasie, alarmuje ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chodzi o wycofanie sił z 3 pilotażowych stref na linii frontu. Ustalono to w Mińsku w ramach trójstronnej grupy do spraw Donbasu. Tymczasem, jak informują Ukraińcy, separatyści blokują dalsze prace grupy i nie dotrzymują warunków wycofywania wojsk. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Z 3 stref pilotażowych pomyślnie udało się wycofać siły jedynie z okolic miejscowości Złote. W pozostałych strefach, w Petriwskim i Stanicy Ługańskiej, separatyści torpedują proces pokojowy. Tak w specjalnym oświadczeniu twierdzi ukraiński resort dyplomacji. Jak czytamy, rosyjscy okupanci jedynie w Stanicy Ługańskiej od 1 do 2 września 3-krotnie złamali zawieszenie broni. Do strzałów ze strony separatystów miało dochodzić też w Petriwskim. Tygodniowe wstrzymanie ognia jest warunkiem początku wycofania sił. Ukraiński MSZ apeluje do obserwatorów OBWE, aby dali tym faktom obiektywną ocenę i poinformowali o nich państwa członkowskie OBWE, a w szczególności państwa tzw. formatu normandzkiego. Ukraiński resort dyplomacji informuje również, że separatyści zerwali zaplanowaną na dziś wideokonferencję trójstronnej grupy kontaktowej, która miała być poświęcona wycofaniu wojsk. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W napiętej atmosferze przebiegły tegoroczne obchody Dnia Jedności Niemiec. Podczas centralnych uroczystości zorganizowanych w Dreźnie kanclerz Angela Merkel i prezydent Joachim Gauck zostali wygwizdani przez demonstrantów. Wojciech Szymański. Kilkaset osób, w tym zwolennicy antyislamskiego ruchu Pegida, przywitało Merkel i Gaucka okrzykami zdrajcy narodu czy wynocha. Policja musiała zepchnąć z drogi demonstrantów, aby politycy mogli dotrzeć na swoje miejsca. Tegorocznym obchodom towarzyszą wzmożone środki ostrożności. Kilka dni temu w Dreźnie doszło do eksplozji 2 ładunków wybuchowych. Jeden z nich uszkodził miejscowy meczet. Sprawców nie ujęto, ale incydent odczytano jako sprzeciw wobec polityki migracyjnej rządu, zwłaszcza we wschodnich niemieckich landach budzi ona poważne kontrowersje. W przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości apelowano o przeciwstawienie się populizmowi i ksenofobii. Przewodniczący Bundesratu Stanisław Tillich ostrzegał, że słowa mogą podpalić ląd, wywołując przemoc i nienawiść. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prognoza pogody.
ciągu dnia niebo będzie zasłonięte przez chmury, będzie padać deszcz, w górach śnieg z deszczem. Na północy Polski trochę więcej rozpogodzeń. Temperatura w ciągu dnia od 10 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum do 15 na ziemi szczecińskiej. Wiatr umiarkowany i dość silny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po godzinie 4 w Polskim Radiu 24 zapraszam teraz na powtórkę programu Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Adrian Bąk. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Węgrzy mówią nie uchodźcom i migrantom, a tymczasem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan żąda zniesienia wiz dla Turków i włączenia Turcji do Unii Europejskiej. Co na to Europa? O tym w pierwszej części magazynu. W świecie powiększeniu powiemy też o jednym z najdłużej trwających konfliktów na świecie, który znowu wszedł w fazę zaostrzenia. Kaszmir to podgraniczny teren między Indiami a Pakistanem. Dlaczego znów o nim głośno? W magazynie także reportaż o polskiej pomocy w Palestynie. Zapraszam. Węgierskie władze ogłosiły zwycięstwo w referendum dotyczącym uchodźców. 98% głosujących opowiedziało się przeciwko przymusowemu osiedlaniu uchodźców, tak jak chciał tego premier Viktor Orban. Jednak do urn poszło tylko 43% uprawnionych, czyli za mało, aby referendum było ważne. Tymczasem prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan znów daje ultimatum Europie i żąda zniesienia wiz dla Turków, grożąc zerwaniem porozumienia unijno-tureckiego. Te dwa tematy międzynarodowe oczywiście łączymy nie bez powodu, bo łączą w sobie wielki problem, przed którym wciąż stoi Europa, czyli kryzys migracyjny. Przy telefonie dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pani doktor miała pojawić się w studiu ze względu na niskie korki. Nie było to jednak możliwe. Mam nadzieję, że się będziemy jednak dobrze słyszeć. Zacznijmy od Węgier. Czy to rzeczywiście sukces, jak twierdzi Viktor Orban, czy jednak niekoniecznie? No można się było spodziewać, nie jest to zaskoczeniem ten rezultat. Natomiast w pewnym sensie porażką jest ta niska frekwencja, bo jednak to nie daje mandatu pełnego rządowi, aczkolwiek pokazuje preferencje Węgrów. No, wszyscy wiemy, że generalnie tak postawione pytanie, więc generalnie chodziło o sprawdzenie, czy to parlament Węgier ma decydować, czy też instytucje unijne o tym, jak ci imigranci, w jakiej ilości będą przebywać na Węgrzech, no daje Orbanowi mandat nie tylko do tego, żeby zabezpieczyć Węgry, ale też, żeby negocjować inne rozwiązania z instytucjami unijnymi. Myślę, że to było to obliczone przede wszystkim właśnie na ten cel, żeby wzmocnić pozycję premiera Węgier w rozmowach wewnątrz Unii Europejskiej. Ale to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest wzmocnienie pozycji? Rzeczywiście premier Orban mówił, że referendum ma mu pomóc w walce o zaostrzenie polityki migracyjnej w Unii Europejskiej. To referendum miało wzmocnić jego głosy zarówno w kraju właśnie, jak i w Unii Europejskiej. Czyli można czytać, aby być mądrym, pan Szumon. Ten głos jest wysłany. Naszej rodzinie był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozlokowano około 3%. Premier Słowacji Robert Fico nie tak dawno mówił, że przymusowe kwoty relokacyjne to jest projekt politycznie zakończony, no ale według Komisji Europejskiej ta dystrybucja uchodźców przebiega coraz sprawniej. Takie ostatnio padły słowa. Też dodano w tym oświadczeniu rzeczniczki w Komisji Europejskiej, że na przykład we wrześniu rozlokowano ponad 1200 osób, czyli tutaj rzeczywiście możemy mówić o pewnym wzroście dynamiki tego procesu, czy raczej będzie trudno dalej prowadzić tę politykę relokacji? W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w całej Grupie Wyszehradzkiej, to jest absolutnie nierealne, zwłaszcza Polska i Węgry twardo stoją na stanowisku. Rząd polski ostatnio też to potwierdzał, że my nie przyjmiemy żadnego uchodźcy w ramach tego mechanizmu. No więc można jedno stwierdzić kategorycznie, że ten mechanizm na pewno nie działa w całej Unii Europejskiej. Są kraje,
kraje, które uchodźców przyjmują. Pytanie, na ile efektywnie? Bo na przykład w Portugalii przyjęto trochę uchodźców, ale oni jakby nie byli z tego z powodu zadowoleni, chcą się przemieścić do Niemiec. Wszystko wskazuje na to, że uchodźcy też mają swoje, czy migranci też mają swoje preferencje. I to nie tylko od strony państw przyjmujących, ale również od strony preferencji uchodźców, czy migrantów nie działa. Więc ja myślę, że co do zasady ta propozycja kwot nie była najfortunniejsza, natomiast nie zmienia to faktu, że pozostaje duży problem i nie można unikać odpowiedzi na pytanie, jak go rozwiązać, co zrobić z tą ilością imigrantów, których my już w Unii Europejskiej mamy. Myślę, że stanowisko na przykład takich krajów jak Polska, które mówią, że jakby ta sprawa nas nie interesuje. Nas interesuje uszczelnianie granicy zewnętrznej, aby więcej tych migrantów nie wpływało. Nas interesuje wsparcie finansowe, sprzętowe krajów, które mogą, tak jak Turcja, tak, czy tak jak Liban, które mogą tych uchodźców przetrzymywać poza granicami Unii Europejskiej. To jest o tyle niefortunne, że niejako nie ma odpowiedzi na pytanie, to co w związku z tym proponujemy w sytuacji, w której nie tylko granica jest problemem, nie tylko konflikty poza Unią Europejską są problemem, ale też wyzwaniem ogromnym są ci migranci, których już w Europie mamy. Przypomnijmy, mała Słowacja też jest w grupie wyprzedzacji, ale przynajmniej to nie są jakieś wielkie kwoty, ale zaproponowała, że przynajmniej przyjmie 550, o ile pamiętam, studentów z tych krajów przez 5 lat będzie ich utrzymywać, potem z nadzieją, że wrócą do swoich krajów, ale to jest jakieś wyjście naprzeciwko tym potrzebom, które są. I oczywiście ważne jest, żeby przede wszystkim zastanowić się, jak razem ten problem rozwiązać. Na pewno lepiej jest coś proponować, niż udawać, że problemu nie ma. Też trzeba powiedzieć, że mamy też osoby, mamy też uchodźców, którzy docierają.